myśmy taki sobie zupełnie niechcący wypracowali schemat pracy przy Marysi Peszek. Znaczy Marysia Peszek tak naprawdę nas skojarzyła ze sobą. Chcieliśmy, żeby to nie było typu spotkanie rodziny, ja będę rapował, tata nagra piosenki i tak dalej. Tylko chcieliśmy podejść do tego jak, właściwie jak do zespołu i zobacz, co się z tego urodzi. Wiesz, jakby zacierają się te więzy rodzinne przy graniu, bo po prostu robimy muzykę i ta muzyka musi działać i musi brzmieć. Po prostu zamieniamy się w ludzi, którzy obstawiają swoje instrumenty i dają z siebie wszystko, żeby to jak najlepiej zabrzmiało. No, więc czy to jest mój ojciec, czy to by był nie mój ojciec, to tak naprawdę nie ma różnicy. Bo w muzyce nie ma zmiłuj się, no, to nie można być tatusiem, tylko po prostu to, jak się wchodzi do studia, się zapomina o powiązaniach rodzinnych. To męska muzyka i męski rytm, trochę utyka, nieco wina w nim, a czasem się słania, bredzi knie, bez udawania, że jest kimś innym. Ja założyłem ten zespół dlatego, że Tomek Sańka powiedział, że Madę fajnie gra na bębnach, Masecki fajnie gra na pianie, Madań powiedział, że Piszu fajnie rapuje, pisze lepsze teksty ode mnie i tak powstał zespół po prostu. Pierwszy raz coś takiego, że jest zwrotka, refren, że jest fraza śpiewana i tak dalej, więc troszkę inaczej to wygląda sama zabawa, chociaż chciałem gdzieś tam przemyśleć te zabawy samym słowem, skojarzeniem, bo takie rzeczy lubię. Mój brat po raz pierwszy grał na basie na tej trasie, więc tam też w sumie fajnie, spoko to wyszło. Fajna atmosfera, widzę, że coś, jakaś powstała energia, moc na scenie. Czyli Bartek, słuchaj, powiedz mi, zacząłeś na basie ćwiczyć ostatnio jakoś. No, ćwiczyć to dużo powiedziane, ale rzeczywiście przypomniałem sobie, jak się trzyma ten instrument, przynajmniej tyle. No. Ale całą trasę grałem rzeczywiście na basie, na płycie zagrałem tam kilka utworów, więc troszkę tak się czujemy jak nasze pierwsze zespoły, które zakładaliśmy kiedyś i to były zespoły oczywiście heavy metalowe albo tam hardkorowe. Ja się zdecydowałem powierzyć produkcję tej płyty Madowi, zupełnie bez... Ja wiem, że sam pracując jako producent nienawidzę jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz, nie dopuszczam, w związku z tym taką też zasadę to stosowałem. Ja jakby do tej pory zajmowałem się elektroniką bardziej i robiłem w sumie bity, więc gdzieś tam takie maszynowe rzeczy, siedziałem przy maszynach, a teraz tutaj jakby jest taki żywy charakter, gdzie jest dużo instrumentów, no i to jest dla mnie coś nowego i fajnego. Żona ma bardzo emocjonalny, myślę, stosunek do takiego projektu i czy także myślę, że jej się już z założenia projekt podobał. No. Mam nadzieję, że podoba jej się to, co robimy. A czy mówiła może? Wiem, że podobał jej się koncert. Nie no, miała uwagi, jak zwykle ma takie uwagi, może nie osoby pracującej w tej branży, ale takie ważne, typu tu nieczytelny tekst, tu ten efekt na wokal za bardzo przedobrzony i tak dalej, takie, z którymi się zawsze liczyłem. A czasem nie chcę, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Wielka pod muzyka, nie więcej, nie mniej, jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej. Sam to wiesz. Teraz jest fajnie, podoba mi się i myślę, że to wszystko ma ręce i nogi. To jest projekt, który pewnie się już nie powtórzy i tak chcieliśmy, no, uznaliśmy, że tak będzie najlepiej, żeby nie gadać, bo ja sobie pogadam na swoich płytach, a to żeby był taka jednorazowa sytuacja. To takie są plany, no, że damy sobie siana. Podejrzewam, że sporadyczne koncerty gdzieś tam jeszcze zagramy, no, ale ogólnie jakby teraz jest natężenie, teraz wyszła płyta, więc tego jest dużo, ale ogólnie i mój ojciec ma jakieś tam wówowskie plany, my mamy z bratem plany też na płytę, którą niedługo zaczniemy robić, więc myślę, że sobie odpuścimy trochę z tym.